zniszczyć flagą i z żydowską propagandą szedł do boju oddział z lasu z serca w szery z duszą jasną. Upamiętniającej zamach smoleński z 10 kwietnia 2010 roku. Zgromadzenie rozpoczniemy od odśpiewania pieśni hymnu Boże coś Polskie. Boże coś Polskie, przez tak liczne wieki otaczał blaskiem. Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, wiązankę złożą pani Bożena Musiał, pan Jacek Smagowicz, pan Ryszard Bobkowski. Brawo! W imieniu
Gazety Polskiej Kraków Nowa Fruta. Wiązankę złoży pan Józef Popol. Bardzo proszę. Pan Mirosław Murówka, znamy go we własnym imieniu. Imienia prezesa Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej. Wiązankę kwiatów złożą pani profesor Maria Lizisowa, pan profesor Jan Tadeusz Duda i pan Andrzej Osowski. Bardzo proszę. Tych miesięcznik pod Smoleńskiem, świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki i wszystkie osoby towarzyszące im. 96 osób, tak przed chwilą tutaj mówimy, że symboliczna to liczba, bo 18 marca ma być msza święta i modlitwa, także spotkanie pod krzyżem, która będzie w pewnym sensie, oczywiście to nie jest moja zapowiedź, zamykała ten wielki znak pamięci, który przez lata tutaj trwa i mamy nadzieję, że jesteśmy już wysłuchani, ponieważ jak widzimy, nasza ojczyzna się odradza. Po tej modlitwie w intencji ofiar i tych pomordowanych, i tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, pomodlimy się także w intencji naszej ojczyzny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas na ode złego. Pomodlimy się za przyczyną świętego Andrzeja Boboli, który jest patronem naszego prezydenta Andrzeja Dudy. On właśnie nosi to imię tego właśnie patrona z Chrztu Świętego. Pomódlmy się wspólnie tymi słowami. Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki patronie, przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej ojczyźnie. Tyle już mamy dowodów Twojego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna,
znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym, aby wzrastała nasza wspólnota zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje na wieki wieków. Amen. Dziękuję bardzo za modlitwę. Szczęść Boże wszystkim rodakom tej wspólnocie, która tu stoi pod krzyżem ósmy rok. I Panie Przewodniczący, dziękuję za dobrą robotę, za bardzo dobrą robotę klubów gazety. Akurat jestem Pani Przewodniczący. Także obu Wam się nisko kłaniam, bo sam nie wierzyłem, że damy tak radę. Damy radę! Damy radę! Damy. Natomiast kochane damy i kochani panowie, otóż dobry Bóg dał nam prawo do życia w państwie suwerennym, całkowicie suwerennym, pisał generał Okulicki. I za to słowo suwerenność ginęły pokolenia. Ginęły pokolenia, którym się kłaniamy w tym miesiącu marcu. I mamy gwarancję, że tej suwerenności już nie stracimy. Bo o to się modlą Polacy, modlą się kapłani. Jest nieustająca nowenna. Jest rząd, jest parlament i są ustawy, również suwerenne. Takie jak chociażby, nie podobają się one, wiem, możnym tego świata jak IPN, jak również ustawa o degradacji sowieckich oficerów. Miesiąc marzec, miesiąc żołnierzy wyklętych. I proszę spojrzeć, jakie kolejne prowokacje, jak z rozmaitych nor wychodzą fałszywe autorytety, fałszerze historii, którzy nazywają naszych żołnierzy wyklętych, których my uznajemy za rycerzy świętej sprawy, bandytami. A ja oświadczam, i myślę, że wy też poświadczycie, że bandytami, zbrodniarzami nazywa się tak zwanych oficerków ludowego wojska, bo polskie to ono nie było. Służby bezpieczeństwa nie wiadomo jakiego kraju, milicji podobno obywatelskiej, na pewno nie obywatelskiej, prokuratury i sądów. Otóż w Krakowie mamy kilkunastu porządnych psychiatrów i jednego dość głośnego, który już z zawodu się chyba wyzbył. I dlatego ostrożnie z szacunkiem dla łajdaków i sprzedawczyków, bo jeśli wybieramy łupaszkę, ognia czy inkę, nie godzi się nam kłaniać fałszywym bohaterom, sowieciarzom. Stąd ostrzegam, bo to jest schizofrenia. Jeśli chodzi, żeby zakończyć ten temat, który boli nas, siedzących w domach, w szpitalach, w kościołach, to powiem tak, nie godzi się dwóm panom służyć. To raz, a po drugie, mówię wyraźnie, dekomunizacja, deubekizacja i degradacja to jest obowiązek tego państwa, tego rządu.
i dziękujemy za to, że tak chociaż późno, ale skutecznie i do końca. Brawo! Jak mówię o końcu, to myślę po kolei. Uczelnie, całe katedry fałszywych autorytetów, profesorów, jak również niektóre media. No, żebyśmy byli konkretni. Teraz, drodzy przyjaciele, spójrzcie na ten krzyż, tutaj pod którym stoimy. Tego krzyża, to zaświadczam, bardzo wielu z też tak zwanych fałszywych autorytetów nie chciało w tym miejscu. Po co? Po co Jacku, świętej pamięci Marku, bo to jest jego pomysł, po co Jerzy Bukowski i po co Smagowicz stawiacie tutaj krzyż? Przecież wszędzie są krzyże. I proszę zobaczyć, od 90 roku ten krzyż stoi jako znak narodowego cierpienia, jako znak narodowej pamięci, jako znak modlitwy. Stoi bez przerwy. Dlaczego o tym mówię? Bo ja nie jestem ani dyplomatą, ja szanuję pana prezesa, ale wbrew jego prośbie będę tu przychodził, wiem, że nie będę przychodził tu sam, bo nie wolno nam zapomnieć ani jednego człowieka, który oddał w Polsce życie. Ani jednego. Niech się nas boją. Nie oddamy im ulic, skoro chcą nasze kamienice zabierać i nasz majątek. Uważam, że powinniśmy tu przychodzić z potrzeby serca. I z tej potrzeby serca arcybiskup Marek Indraszewski zaprasza wszystkich krakowian i gości na kolejną mszę za ojczyznę o 10 tu na Wawelu. To jest nieustająca nowenna dziękczynna za to, żebyśmy podziękowali Bogu za wolność, sprawiedliwość, za to, co zginął pułkownik Ciepliński. I w tym miejscu chcę jeszcze powiedzieć o dwóch krótko sprawach. Ostatnio namnożyło się ojców Święta Narodowego Żołnierzy Wyklętych. Co czytam gazetę, to jest jeden ojciec, drugi ojciec tego święta. Otóż mówię wyraźnie, jestem świadkiem tego, bo opiniowaliśmy to jako Komisja Krajowa. Autorem Dnia Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych jest świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka, który to napisał razem ze swoimi ludźmi, i świętej pamięci Lech Kaczyński, który to podpisał. Nie dajmy fałszować komunistom historii, ale my również miejmy trochę sobie pokory. I w tym miejscu muszę wspomnieć Andrzeja Ruska, robotnika z Nowej Huty, bez przymiotnika podaję, żeby uszanować jego młody wiek, bo młody chłopak zmarł, to był członek konfraterni robotniczej w Miszczejowicach. Była to też 41 osoba z wielkiej wspólnoty miszczejowickiej, żoliborskiej, z kościoła świętej Brygidy. Bo to nie dajcie sobie też mówić, ale parafia miszczejowicka z księdzem Kazimierzem Jancarzem obejmowała właśnie tak Polskę. Od Tatr do Gdańska. Bóg zapłaci. Dziękuję za wysłanie. A teraz proszę o zabranie głosu pana Mirka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, przyszedłem państwu podziękować za to, że w listopadzie 2014 roku zagłosowaliście na mnie. Włodarze partii przyznali mi dziesiąte miejsce, ale dzięki państwa głosom skończyłem ten bieg na 5. miejscu i teraz po rezygnacji pani minister Emilewicz zostałem radnym sejmiku wojewódzkiego dzięki państwu. I dzisiaj jako radny sejmiku wojewódzkiego województwa małopolskiego przynoszę pod ten krzyż kwiaty, żeby i wam, i temu miejscu, i przede wszystkim temu wielkiemu duchowi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który tutaj z nami zawsze jest i tu zawsze jesteśmy wolni, podziękować. Proszę państwa, pamiętam i zawsze będę pamiętał, skąd się wywodzę. Po pierwsze, z takiego ruchu, który w 2007 roku
zobaczył, że Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe to nie są partie, którym można powierzyć Polskę. Z takiego ruchu, ruchu smoleńskiego, który po wielkiej narodowej tragedii 10 kwietnia 2010 roku utworzył się i trwa do dnia dzisiejszego. Z takiego ruchu, proszę Państwa, który założył Akademicki Klub Obywatelski imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z takiego ruchu, gdzie powstało Stowarzyszenie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A przede wszystkim z ruchu klubów Gazety Polskiej. To jest bardzo ważne, bo chciałbym też, żebyście Państwo wiedzieli, że Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent, że świętej pamięci Janusz Kurtyka, że żołnierze niezłomni, że przyjaźń z Węgrami, że cały program socjalny partii, która jako jedyna od dawna, dawna robi coś dla ludzi, to są fundamenty i kamienie milowe tej Polski, w którą wierzymy, tej Polski, której służymy, służyliśmy i służyć jeszcze będziemy. Powtórzę Państwu tak, bo myślę, że warto, rotę przysięgi radnego wojewódzkiego. Tu ją powtarzam dla Państwa przy krzyżu. Jest krótka. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, województwa i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Teraz proszę o odczytanie apelu klubów Gazety Polskiej panią Marię Mach, wiceprzewodniczącą krakowskiego klubu. Za miesiąc mija 8 lat od smoleńskiej tragedii. Przez 8 lat spotykaliśmy się, by nie zginęła pamięć o tych, co polegli w służbie ojczyźnie. Trwaliśmy nie tylko w czasie deszczu czy mrozu. Trwaliśmy, gdy spotykało się to z szyderstwem, a nawet represjami. Historia marszów pamięci stanie się bez wątpienia ważnym elementem współczesnych dziejów naszego kraju. To unikalne poruszenie społeczne od Warszawy, Krakowa, aż po niewielkie miejscowości w Polsce na świecie, tam gdzie żyją nasi rodacy, stało się ewenementem społecznej aktywności. Marsze zrodzone z żałoby i bólu są dzisiaj miejscem tworzenia patriotycznej wspólnoty. Kiedy pojawiły się po raz pierwszy, nikt nie sądził, że będą trwały aż 8 lat. Tyle lat trzeba było, żeby polegli w Smoleńsku uzyskali prawo do pomnika w sercu Warszawy. W tym czasie powstało setki pomników i poświęconych im miejsc pamięci. Budowano je na całym świecie, od miast w Gruzji, Żytomierza, Budapesztu, Essen, Pensylwanii i Chicago, aż po niewielkie miejscowości w Polsce. Bez tego wielkiego ruchu społecznego to wszystko nie mogłoby się wydarzyć. Kończą się comiesięczne marsze pamięci, ale nasza pamięć będzie trwać. Przede wszystkim o tych, którzy zginęli. Wdzięcznym sercem pamiętajmy też o tych, co wytrwali. 8. rocznicę stawmy się w Warszawie, by razem pomodlić się za poległych, oddać im hołd pod pomnikiem, na który tyle lat czekaliśmy. Niech ta historia będzie świadectwem zwycięstwa niepodległego ducha Polaków. Ducha, który nie upadł w chwili próby. Kluby Gazety Polskiej. Dziękuję. Proszę Państwa, za miesiąc, 10 kwietnia, spotkamy się tutaj w 8. rocznicę zamachu smoleńskiego. Spotkamy się, aby zakończyć pewien cykl naszej aktywności, ale to nie oznacza, że spod krzyża pójdziemy do domu i ta aktywność na tym się skończy. Myślę, że taki ruch społeczny, jakim jest ruch klubów Gazety Polskiej i wszystkie inne, które nam towarzyszą, mają obowiązek trwać i wspierać ten rząd, który prowadzi nas do pełnej suwerenności, wolności, demokracji,
do tego, aby Polska była państwem szanowanym i żeby się w tym państwie obywatelom godnie żyło. My musimy tego nieustannie pilnować. Jaka będzie formuła naszej aktywności, to jeszcze zobaczymy. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że dużo mówiło się teraz, takie sygnały docierały, że nie będzie końcowego raportu podkomisji smoleńskiej, że właściwie to ta podkomisja niewiele ustaliła. To jest nieprawdą. To jest nieprawdą, bo pewne fakty oczywiste już zostały ustalone i upublicznione. 5 lat. Nie prowadzono śledztwa, tylko prowadzono działania, ażeby nie dopuścić do wyjaśnienia tego tragicznego wydarzenia. I dlatego naszym obowiązkiem jest także to, aby osoby, które doprowadziły do tej strasznej tragedii i osoby, które dopuściły się matactwa, zdrady stanu, bo nie wyjaśniały, dlaczego i w jaki sposób zginął prezydent z towarzyszącymi mu osobami, ale starały się w sposób kłamliwy informować opinię publiczną Polski i świata, jednocześnie rzucając po twarzy i oszczerstwa na tych, co zginęli. To nie może być tak, że zginęło 96 osób i nic się nie stało. I nikt nie poniesie odpowiedzialności. Te osoby odpowiedzialność ponieść muszą, jeżeli jest to suwerenna Polska. I poniosą. O tym jestem przekonany i tego też musimy dopilnować. Te nasze przyjścia tutaj, te nasze marsze w Krakowie, w Gdańsku, w Wrocławiu, przede wszystkim w Warszawie, myślę, że mają głębszy sens, bo my czekamy ciągle na wyniki konkretne, tak jakby było można coś zamknąć i zapomnieć. Często jest tak, że jest jakiś wypadek tragiczny, nawet no, samochodowy i za każdym razem wypada takie stwierdzenie. No, prokuratura będzie dążyła do wyjaśnienia tej sprawy, tak jakby to był główny akcent. A główną tragedią, główną sprawą jest śmierć tych ludzi. Więc prawo też nie wszystko rozwiąże. Nie zmieni naszych serc. To, że podjęliśmy to przychodzenie, wynika z tego, że zostaliśmy przerażeni tym, co się stało. I że to się tak łatwo stało. Że nie narastało, że był jakiś boje, coś, powiedziałbym, były jakieś strony czarna, biała. Nie, znienacka. I w związku z czym dojście do pewnego poziomu prawdy, dużo większej niż przedtem, kiedy komisja Millera to prowadziła, to śledztwo, nie oznacza, że nawet jakby to były bardzo konkretne, związane z wybuchami, czyli z tym, że to jest, że był zapach, choć nie będziemy wiedzieli jeszcze może, kto za tym stoi, będziemy to dochodzili. Głównym naszym celem jest to, że jesteśmy znakiem sprzeciwu, bo cały system, cała tyrania, cała zdrada w Polsce, to wszystko trwa. My w tym jesteśmy. Na to się nie godzimy. Apokalipsa 10 kwietnia 2010 roku to był taki węzłowy moment, w którym dostrzegliśmy prawdziwe oblicze tego systemu, sowieckiego systemu, zdrady, nikczemności. I nie wiemy jeszcze, co nas czeka w przyszłości. Jakie zdrady? Jaka nasza cierpliwość, wytrwałość, męstwo, odwaga, nie wiemy. Nie możemy zamknąć tego w sobie, bo nasze serca na to nie pozwalają.
musimy się zastanowić nad formą trwania w pamięci i przenieść to, co się wiąże tylko ze śledztwa smoleńskiego, na ogólne śledztwo na temat, co po 1944 po 1945 roku zrobiono z Polską, że to dalej trwa. My musimy uciąć przy samej ziemi to zło, które przeniknęło Polskę. To, co obserwujemy teraz, nagonka na Polskę, próba podeptania godności. Ja kiedyś nazwałem, że tu pod tym krzyżem, że to, co się wydarzyło pod Smoleńskiem, to było spuszczenie takiej sondażowej małej bomby atomowej na Polskę. Tak to było. I musimy o tym pamiętać, że gdy nawet nie dojdziemy do bardzo konkretnych z imienia i nazwiska, zwłaszcza po stronie rosyjskiej, sprawców zamachu, nic się nie zmieniło, bo tamci ludzie zginęli, nasi przyjaciele, prezydent zginął i my przychodzimy dla nich bez względu na to. Oni w ułamku sekundy wiedzieli już, jak się rozbijali samolotem, co to było. Widzieli diabła, widzieli zło i za chwilę widzieli niebo. I my jesteśmy z nimi. Życzę Państwu, rodzinom, bliskim błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Radosnych, spędzonych w gronie rodziny, przyjaciół, odpoczynku, takiego zastanowienia się nad tym wszystkim, co nam towarzyszy w życiu publicznym, osobistym i wszelkich łask Bożych. Kończąc, ośpiewamy hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączyć się z narodem.